Tylko nie zapomnij powiedzieć, że do końca roku za darmo. Pamiętam. Opa! W Spektrze masz abonament na szybki internet do końca roku! I zapomniał, jak dziecko. Spektrze masz abonament na szybki internet do końca roku! Do końca roku za darmo. Tak trudno zapamiętać? Abonament na internet do końca roku za 0 zł. Zamów dziś i korzystaj od jutra. Spektra mówisz masz! Kolor ma ogromne znaczenie w naszej kulturze. Od zawsze używaliśmy go odważnie. Sztukę łączenia kolorów opanowaliśmy do perfekcji. W mojej kolekcji Mazowia inspirowałam się tradycją Mazowsza, naszą kulturą. Kolekcję tworzy gama głębokich, nasyconych granatów, zieleni, rubinów, dzięki którym możemy tworzyć barwne przestrzenie. Mazowia to kolekcja o nas. Beata Michalska, witam Państwa w piątkowym programie ósemki telewizji regionalnej. Zaczynamy oczywiście od serwisu informacyjnego, a dzisiaj w nim. Wędkarze wpadli do wody. Strażacy uratowali 3 osoby. Ogrzewalnia w Sieradzu już czynna. Październik miesiącem profilaktyki raka piersi. Na grzyby. Sezon rozpoczęty. Środowe popołudnie 6 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej wyjechało na akcję nad zbiornik Jeziorsko. Fala wywróciła ponton, na którym znajdowali się 3 wędkarze. Akcja zakończyła się szczęśliwie. Wody po ostatnich opadach deszczu przybyło, a nurt rzeki daje o sobie znać. Przekonali się o tym wędkarze, którzy w środowe popołudnie wpadli do wody zbiornika Jeziorsko. Do akcji udali się natychmiast strażacy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, gdzie dysponowane były lokalne jednostki OSP oraz jednostki z Komendy Powiatowej z Sieradza, również wraz z grupą ratownictwa wodno-nurkowego, która funkcjonuje przy Komendzie Powiatowej PSP w Sieradzu, potwierdziło się to zdarzenie. 3 osoby znajdowały się w wodzie, byli to wędkarze po wywróceniu pontonu. I co było przyczyną tego zdarzenia? Z rozmowy z tymi osobami wywnioskowaliśmy, że prawdopodobnie warunki atmosferyczne spowodowały silny wiatr oraz opadający deszcz. Ten ponton też sam w sobie nie był zbyt dużych rozmiarów, więc prawdopodobnie podczas jakiegoś wykonywania manewru wysoka fala spowodowała wywrócenie się tego pontonu. No i nie byli oni w stanie sami się, że tak powiem, do brzegu dostać. W akcji uczestniczyło łącznie 6 zastępów PSP i OSP. Sezon wodny zakończył się z końcem wakacji. Strażacy apelują o rozwagę będąc w wodzie, czy to na pontonie, czy na przykład na kajaku. No teraz praktycznie na zbiorniku Jeziorsko, w porcie jachtowym Jeziorsko sezon już jest zakończony, więc wszelkiego rodzaju działania, wypłynięcia trzeba wziąć pod uwagę, że tam nie ma służb, które na miejscu też zabezpieczają ten port. No trzeba przede wszystkim obserwować warunki pogodowe, które no jest to dość spory zbiornik, tam wiatr też potrafi spore fale stworzyć, więc myślę, że to jest główną przyczyną, ewentualnie trzeba na to zwrócić uwagę, żeby bezpiecznie korzystać z tego zbiornika. Akcja zakończyła się szczęśliwie. Wędkarzom oprócz wychłodzenia i przemoknięcia nic się nie stało i nie wymagali oni pomocy medycznej. Nadeszło ochłodzenie. Rozpoczął się już okres grzewczy. Dla osób bezdomnych to bardzo trudny okres. Naprzeciw potrzebującym wychodzi jak co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który uruchomił w Sieradzu miejską ogrzewalnię. Od 1 października jest czynna ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. Tutaj schronienie mogą znaleźć osoby w kryzysie bezdomności. Jest zlokalizowana przy ulicy Nęckiego 2, przy Starym Szpitalu. Wejście znajduje się od ulicy Orzechowej. W ogrzewalni możemy skorzystać ze zmiany odzieży, wykąpania się. Możemy tam być całą noc. Możemy też skorzystać z różnych form pomocy, które będą oferowane przez opiekunów ogrzewalni, ale również przez pracowników socjalnych. Każdy otrzymuje taką informację, że kiedy spędza noc w ogrzewalni, może zgłosić się na ulicę Polną 5 i skorzystać z innych form pomocy. Na przykład pomocy finansowej czy pomocy
formie posiłków czy w pomocy rzeczowej. Do dyspozycji jest tam cała ta nasza infrastruktura i pomoc i zachęcamy do skorzystania z ogrzewalni. Zależy nam na tym, żeby osoby, które widzą osobę bezdomną, również poinformowały, że taka forma pomocy istnieje, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, żeby nikt nie zamarzł, skoro coś takiego funkcjonuje na terenie miasta Sieradz. Ogrzewalnia jest czynna od godziny 18 do godziny 8 rano. Będzie funkcjonować do 30 kwietnia. Październik to miesiąc profilaktyki raka piersi. Wcześniej wykryty jest uleczalny, dlatego tak wiele mówi się o profilaktyce. Jak bardzo jest ważna i jak wpływa na późniejsze rokowania? Więcej na ten temat powie Państwu Anna Leder, rzecznik prasowy łódzkiego NFZ-u. Październik to tradycyjnie miesiąc profilaktyki raka piersi. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że rak piersi wcześniej wykryty jest uleczalny, ma dobre rokowania, a pacjentka, która szybko odkryje, że w jej piersi jest guz, może liczyć na szybką, skuteczną pomoc, nowoczesną diagnostykę i szybkie leczenie po to, żeby długo żyć. Rak piersi to nowotwór, który dotyka 24 tysiące kobiet w ciągu roku. Tyle kobiet choruje rocznie w Polsce na raka piersi. Ryzyko zachorowania na ten nowotwór podczas całego życia kobiety wynosi od 10 do 15%. Na świecie jednak żyje niemal 8 milionów kobiet, u których w ciągu ostatnich 5 lat rozpoznano raka piersi. Żyją, to znaczy, że rak piersi to choroba dobrze wyleczalna. W Łódzkiem z programu profilaktyki raka piersi skorzystało w tym roku już 74 tysiące kobiet. To niestety zaledwie 36% tych kobiet, które mogłyby skorzystać z tych badań. Natomiast 94% kobiet dowiedziało się, że jest zdrowe. Zaledwie 138 pań zostało skierowane na pilne leczenie, dlatego że zmiany, które wykryto w piersi, okazały się zmianami złośliwymi. W Łódzkiem z powodu raka piersi zoperowano w tym roku już niemal 1000 kobiet. Program profilaktyki raka piersi, który finansuje NFZ, to program, w którym mogą korzystać z bezpłatnej mamografii panie w wieku 45-74 lata raz na 2 lata. Narodowy Fundusz Zdrowia nie wysyła żadnych zaproszeń. Wystarczy zgłosić się do Mammobusu albo do jednej z 24 pracowni stacjonarnych i skorzystać z mamografii. Mamografia jest badaniem bezpłatnym, bezpiecznym. To badanie, które wykrywa nawet najmniejsze zmiany w piersi, takie kilkumilimetrowe, i pozwala rozpocząć szybko leczenie. A na zakończenie serwisu zabieram Państwa do lasu. Przypomnimy zasady bezpiecznego grzybobrania. Zapytamy też doświadczonego grzybiarza o to, czy sieradzkie lasy są w ogóle bogate w te leśne smakołyki. 35 prawdziwków, no podgrzybków tam troszkę i także cała miseczka. Pan tutaj w te lasy przyjeżdża z żoną? Cały zawsze? Czas, od 20 lat przyjeżdżamy tu na kije. O, tu kije są do chodzenia. Jak się zmęczymy, to chodzimy na grzyby, także to tak wygląda. Jak pan przewiduje, te grzyby jeszcze będą, jeszcze ten sezon potrwa? I dopóki przymrozków nie będzie, to jeśli będzie około zera, to już jest po grzybkach. Nie? A proszę powiedzieć, to jest prawda, że należy na grzyby rano wychodzić, wczesnym rankiem? Tak, no my w 6:30 byliśmy, jeszcze ciemnawo było, także... Ale to chodzi o to, żeby po prostu zdążyć przed innymi grzybiarzami. No, bo co, niektórzy nie umią, jak to się mówi, zbierać tych grzybów. Ja nieraz idę tam za kimś i patrzę, tu prawdziwek, tam jakiś inny. Ma pan swoje miejsca grzybowe? No, tak, tutaj tak. Konkretne, tak? 3 miejsca mam, jak oblecę, no to jest dobrze. Gdzie prawdziwki rosną? A, to tutaj męża trzeba spytać się. Mhm. Męża. Bo ja chodzę po tych lasach dość często i ja znajduję przede wszystkim podgrzybki brunatne. Ale w tym roku jest bardzo mało podgrzybków, bo tutaj są podgrzybki. Bardzo, ja wiem, może z 10 znalazłem dzisiaj. Nie? A te prawdziwki to na... Prawdziwki. Prawdziwki na piaszczystym terenie bardziej? Tak. W tym roku jest naprawdę wysyp dosyć duży. Nie? A ja zapytam jeszcze, czy te grzyby są zdrowe, czy nie są robaczywe? Tak, 10% do wyrzucenia jest w ogóle, a tak jest, to w miarę są zdrowe. Nie? 10-15% gdzieś tam. Kiedy drzewa zaczynają przybierać już jesienne kolory, to znak, że grzybobranie czas rozpoczynać. I rzeczywiście w ostatnich dniach w lasach sypnęło wręcz grzybami, a grzybiarzy przyciąga do lasu wizja koszyków wypełnionych po brzegi tymi leśnymi smakołykami. My w materiale przypomnimy Państwu o zasadach bezpiecznego grzybobrania.
Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne. Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia. Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek. Kakanie jest charakterystycznym grzybem, jednak przez mniej doświadczonych zbieraczy może być pomylona z muchomorem sremotnikowym, śmiertelnie trującym. Jakie są cechy charakterystyczne kani? A więc ruchomy pierścień, kapelusz wyrośniętego grzyba jest szaro-brązowy, zamszowy, ma też łuski i charakterystyczny garbek. Co więcej, podstawa trzonu kani nie ma pochwy typowej dla muchomora. Należy zbierać grzyby do przewiewnych koszyków, w żadnym przypadku do foliowych reklamówek, ponieważ mogą się zaparzyć, co przyspieszy psucie grzybów. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu i przyznają Państwo, jak pięknie wyglądają. Jeśli mamy wątpliwości, czy zebrane grzyby są trujące, czy jadalne, można skorzystać z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W Sierazu stacja znajduje się przy ulicy POW 52. Tą informacją kończymy wiadomości z regionu. Polecam teraz Państwu program Ważne dla gminy Sieradz, w którym pokażemy relacje z rodzinnego festynu proekologicznego w Harupi Małej oraz film Rak nie wyrok. Tematem przewodnim będzie rak piersi. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego i udanego weekendu, no i oczywiście zapraszam na poniedziałek, na poniedziałkowe wiadomości. Sobota będzie przez cały dzień deszczowa. Temperatura od 7 do 11 stopni. W niedzielę pojawi się słońce z przewagą chmur. Termometry pokażą od 6 do 12 stopni. W poniedziałek będzie również słoneczny z częściowym zachmurzeniem. Słupki rtęci pokażą od 7 do 16 stopni. Wiatr nie przekroczy prędkości 15 km na godzinę. Pasjonaci modelarstwa z Łasku oraz Komisja Modeli Samochodów RC serdecznie zapraszają na pierwszą rundę halowych mistrzostw Polski modeli zdalnie sterowanych on-road, która odbędzie się w najbliższy weekend 5 i 6 października w Łasku w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5. W sobotę od godziny 9 do 20, niedziela od 9 do 16, wstęp wolny. Wydarzenie jest objęte patronatem burmistrza Łasku Moniki Mrowińskiej i patronatem medialnym 8 Telewizji Regionalnej.
Dziś w programie pokażemy, jak wyglądał rodzinny festyn proekologiczny, który odbył się 27 września w Harupi Małej. To druga odsłona pikniku, pierwsza odbyła się w Chojnem. Ma on na celu zminimalizować dzikie wysypiska śmieci oraz zachęcić mieszkańców do wspólnego dbania o środowisko i przyrodę. Najważniejszym elementem akcji była zbiórka elektroodpadów. Mieszkańcy przynoszą sprzęt, który zużyli. Cieszymy się bardzo, że mogą za ten sprzęt otrzymać krzewy, drzewka miododajne. Tu jest stoisko z miodem, także jest to dla dobra mieszkańców i myślę wszystkich, którzy mogą skorzystać z tego festynu ekologicznego. Także będziemy to kontynuować we wszystkich szkołach. Na przyszły rok chcemy napisać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby w każdej szkole było, żeby uczyć dzieci od małości. Jeżeli jak dzieci nauczymy, to i starsi będą też dbać o porządek, będzie czyściej, będzie bezpieczniej, będzie bardziej ekologicznie, będzie nam się lepiej żyło. Właśnie mamy też godziny lekcyjne, bo jeszcze trwają zajęcia, dzieci w szkołach i przede wszystkim dzieci też tutaj przychodzą, poznają zasady segregacji odpadów. No, zaczynamy od dzieci edukację, bo dzieci to przekażą rodzicom to, że trzeba to robić tam, bo niektórzy rodzice zapominają się, nie? Jak segregować, jak to, bo szybko rodzicom się spieszy, a dzieci przypomną, że trzeba to tu włożyć, plastik oddzielnie, szkło oddzielnie, papier oddzielnie, także no tutaj korzystamy tutaj ze szkół. Myślę, że no niebawem się zaczęło, ale mieszkańcy będą przyjeżdżać, bo ja również ogłosiłem to na sesji radnym i sołtysom, żeby tutaj ta strona gminy również zaangażowała się w tą akcję. W akcję zaangażował się również Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina oraz stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Śradzu. Przygotowały one stoisko. Dzieci poprzez zabawę uczyły się prawidłowej segregacji odpadów. To, co powtarzałem i będę powtarzał, że edukacji nigdy nie jest za wiele. Im ta edukacja jest częściej przekazywana w odpowiedni sposób, to zawsze mamy nadzieję, że część tej wiedzy, którą staramy się przekazać, zawsze zostanie. Wiadomo, że to nie przyniesie efektów dzisiaj, jutro, pojutrze, ale za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć mogą być efekty tych naszych działań edukacyjnych, które prowadzimy w tym momencie. Fajnie, że akcja jest zrobiona przy szkole, w godzinach jeszcze zajęć lekcyjnych, gdzie w formie wyjścia, zaprezentowania, przedstawienia, rozmowy, ale przede wszystkim nauki na planszach, dzieci mogą wyeliminować te błędy, które powstają, a powiedzmy sobie szczerze, błędy jeszcze powstają. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć z edukacją do wszystkich. Ale takie akcje przy szkołach jak najbardziej mają rację bytu. Ziarnko zasiane, a dzieci spróbowały swoich sił w zabawie polegającej na segregacji odpadów, za którą otrzymywały upominki pomagające w edukacji ekologicznej. Co to było dokładnie za zabawa, jakbyście powiedziały? Recykling. Co robiłyście teraz tutaj? Segregowaliśmy opady. Waszym zdaniem dlaczego warto segregować? Dla dobra środowiska. Ciężko tutaj się układa? Nie. Łatwo. Łatwo? Dlaczego waszym zdaniem warto segregować odpady? Żeby nasza planeta była czysta. Segregujecie odpady? Tak. Jak więc prawidłowo segregować waszym zdaniem? My w domu mamy kosze i do kosza. Do odpowiednich koszy. W pikniku bardzo licznie uczestniczyli uczniowie miejscowej szkoły podstawowej. Podczas festynu można było dostarczać baterie, puszki aluminiowe czy elektroodpady, za które mieszkańcy otrzymywali drzewka. Cieszył więc widok dzieci, które również przynosiły odpady. A że piknik odbywał się w godzinach lekcyjnych,
Była to lekcja środowiska w praktyce. Dlaczego warto twoim zdaniem segregować odpady? Warto nie wyrzucać, bo to też szkodzi środowisku bardzo. Jak długo zbierałeś baterie? Myślę, że tak, z miesiąc, dwa, nawet więcej. Ile kilogramów udało ci się zbierać? 2,7. Ktoś ci pomaga w zbieraniu, czy sam zbierałeś? Tata i mama głównie. I powiedz mi, dlaczego warto dbać o środowisko, o przyrodę, naszą planetę? Tak jak mówiłem, właśnie za dużo zanieczyszczenia jest i można w tym pomóc. Ważne jest, co podkreślano szczególnie, by od najmłodszych lat poznawać i przyswajać zasady prawidłowej segregacji odpadów. Dzieci wyciągnęły rodziców, a dorośli dostarczali to, co niepotrzebne i zużyte, czyli głównie elektroodpady. Przynieśliście baterie, długo wam zajmowało zbieranie? A to dzieci zbierały, to nie wiem, od różnych zabawek, od takich rzeczy, no ale no trochę czasu na pewno. Chcę, że po prostu się nie wyrzuca do śmieci, o to chodzi, że się segreguje odpady, tak? Jakie drzewko tutaj chce pani odebrać? Bo widzę, jest pełno drzewek, nie owocowych. Wiem. Zobaczymy jeszcze. Muszę tam zobaczyć, jakie są. Na pewno jakieś się przyda w zamian za te baterie. Właśnie. To jeszcze dopytam się, dlaczego pani zdaniem warto dbać o planetę, środowisko? Dlaczego warto segregować odpady? No dlatego, że no, żyjemy w tym środowisku i jak będą wszyscy segregowali te odpady, to na pewno będzie czystsza planeta. Ten on odebrany i trochę sprzętu pan dzisiaj przywiózł. Tak, trochę się uzbierało. Po rodzinie troszkę się uzbierało. W takim dużym streszeniu co pan dzisiaj przywiózł? Jakąś starą elektronikę, która się poniewierała, jak to się mówi. No, zebraliśmy wszystko w jedno miejsce i przywieźliśmy jakieś okazja wymienić do drzewka. No i na pewno ogród się powiększy, bo trochę drzewek będzie. Pewnie, że tak. Trzeba tam sobie posadzić, miejsce jest, także nie ma problemu. Dlaczego pana zdaniem warto dbać o środowisko, naszą planetę? Dlaczego warto segregować odpady? Myślę, że rzeczy, które nie są potrzebne i leżą gdzieś, jak to się mówi, po kątach, czemu ma to tam być niepotrzebne, tak? Warto tutaj przywieźć, zamienić za coś zielonego i wszyscy na tym zyskują. Co pani przyniosła dzisiaj tutaj? Baterie. Baterie? Tak. Długo pani zbierała? Może rok czasu. Zapytam się, dlaczego warto segregować odpady? Ano, żeby nie śmiecić. Jak można dbać o środowisko, o przyrodę? Pani zdaniem? Moim zdaniem to, żeby składać baterie czy zapalniczki. A segregacja odpadów, szeroko pojęta, papier, plastiki, szkło? A to też zbieram do tego i odstawiam jak to. Też zbieram wszystko. Mhm. Podczas pikniku było również stoisko pszczelarskie. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o roślinach miododajnych i wpływie zapylaczy na otaczający nas świat. Uczestnicy dowiedzieli się również, jaki jest wpływ owadów zapylających na środowisko, ekologię, jak i na nasze zdrowie. Można było też poznać pracę pszczelarza, zobaczyć, jak pracują pszczoły i spróbować miodu. Wszystkie atrakcje połączył jeden cel – naukę dbania o środowisko. Program oglądacie dzięki firmie Asklepios S.A. Nowotwory złośliwe piersi stanowią u kobiet 22% zachorowań. W 2010 roku prawie 16 tysięcy kobiet zachorowało na raka piersi. Po 50 roku życia występuje 80% zachorowań. Rak piersi to nowotwór złośliwy, powstający z komórek gruczołu piersiowego, który rozwija się miejscowo w piersi oraz daje przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych, np. płuc, wątroby, kości i mózgu. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a około 400 tysięcy umiera z tego powodu. Kobiety niestety niechętnie korzystają z zaproszeń na darmowe badania mammograficzne.
W województwie łódzkim korzysta z nich co czwarta kobieta. Przyczyny powstawania raka piersi są nadal nieznane, ale istnieje wiele zidentyfikowanych czynników, które zwiększają ryzyko jego wystąpienia. Są to przede wszystkim płeć i wiek. W obecnym czasie badań profilaktycznych, badań screeningowych, wczesnego wykrywania raka piersi, czasami nie ma zupełnie żadnego objawu raka piersi, tylko zupełnie zdrowa pani idzie na badanie, czy mamograficzne, czy ultrasonograficzne w przypadku młodszych kobiet i wykrywany jest zupełnie niewyczuwalny, maleńki guzek. Takim objawem raka piersi w percepcji takiej społecznej czy medycznej jest po prostu guzek piersi, który może być stwierdzony przez panią pacjentkę na przykład podczas badania piersi pod prysznicem czy w przypadku nakładania odzieży, bielizny, ale dążymy, żeby to były jak najmniej minimalne objawy. Im wcześniej wykryty rak piersi, tym większa szansa na wyleczenie. Poza samobadaniem w prawidłowej profilaktyce raka piersi niezbędne są badania ultrasonograficzne i mammograficzne. Badanie mammograficzne jest bardzo proste. Wymaga jedynie dwóch projekcji. Ułożenia piersi najpierw w pionie, a potem w poziomie. Ta głowica jest przesunięta przez technika, tak aby pierś można było docisnąć właśnie tym stolikiem w tych dwóch położeniach. Bardzo ważny jest ucisk tej piersi. Często zdarza się, że panie narzekają na to, że to jest dyskomfort dla nich, natomiast ten docisk jest konieczny po to, żeby równomiernie rozłożyć tą pierś i dokładnie zobaczyć, co się w niej znajduje. Później dwóch lekarzy opisuje to badanie niezależnie od siebie, nie znając wzajemnie swoich opisów. Opisują to, co widzą w tej piersi i to, co jest niezwykle istotne, opisują tylko to, co jest niebezpieczne dla zdrowia kobiet. To badanie pozwala zobaczyć tkankę i wszystko, co się w niej znajduje. Badania profilaktyczne mają to do siebie, że należy wykryć w nich albo potwierdzić, że jesteśmy zupełnie zdrowe. I po to jest program profilaktyczny. Chcemy zobaczyć, że w piersiach nie ma nic, co jest niepokojące. Tam widać dokładnie wszystko, widać torbielki, widać zgrubienia, gruczoły. Natomiast lekarz ma wychwycić to, co jest niebezpieczne i wyłapać to na tyle szybko, aby pani wróciła zupełnie do zdrowia. Każda kobieta po 40 roku życia, według tego, co mówią radiolodzy i ginekolodzy, może wykonywać mammografię. Natomiast program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest dla kobiet od 50 do 69 roku życia. W związku z tym raz na 2 lata każda kobieta i każda mieszkanka Sieradza może wykonać takie badanie bezpłatnie, co jest wielką zaletą tego, że ministerstwo to finansuje. Badanie USG piersi jest to badanie, które nie ma ze sobą żadnych ujemnych czynników typu promienie rentgenowskie, może być stosowane bez żadnych ograniczeń wiekowych. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek patologii u kobiet w każdym wieku, to znaczy w tym sensie, że na przykład sobie same coś znajdą. Badanie USG jest w całym ciągu diagnostycznym z badań przesiewowych raka piersi. Jest uznaną metodą wykrywania zmian. Również weryfikacji wyników mammograficznych, traktowane jako badanie uzupełniające, często ma dużą wartość diagnostyczną jako pierwsze badanie, które wykrywa zmiany nowotworowe. Na pewno warto skorzystać z tych badań, bo można sobie uratować życie bardzo często. Przede wszystkim, żeby może zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwory, może powinniśmy zacząć od prostych rzeczy, typu zdrowo się odżywiać, uprawiać umiarkowaną aktywność fizyczną, jeździć na rowerze, lekko biegać, pływać, mieć pogodną naturę, bo na pewno takie optymistyczne nastawienie bardzo krzepi człowieka. I oczywiście, tak jak powiedziałam przed chwilą, również badanie się z głową, ale również trzeba wsłuchiwać się w swój organizm, czyli między tymi badaniami corocznymi, na przykład ultrasonograficznymi USG u kobiety poniżej 50 roku życia, czy między badaniami mammograficznymi między 50 a 69 rokiem życia, bo takie są programy profilaktyczne w Polsce i w wielu krajach świata, powinniśmy na przykład pod prysznicem raz w miesiącu obejrzeć swoje piersi. Ogólna zasada jest taka, że u kobiet miesiączkujących bada się piersi raz w miesiącu, po miesiączce, dlatego że struktura
piersi w pierwszej części cyklu sprzyja badaniu ginekologicznemu. Mają one mniej struktur gruczołowych, są bardziej podatne na badanie, a więc to badanie jest bardziej łatwiejsze, bardziej obiektywne. A więc raz w miesiączcu, po miesiączce, w trzech postawach. W takiej postawie, gdzie ręce są wzdłuż tułowia, w takiej postawie jak teraz oraz w takiej postawie. Dlaczego? Otóż każda z tych trzech postaw umożliwia nam ocenę pod troszkę innym kątem i różnych miejsc gruczołu piersiowego. Badamy piersi ruchem okrężnym od brodawki sutkowej, idąc na zewnątrz, i nie pomijamy dystalnej górnej części tutaj, tak zwanego ogona spęsa. Jeżeli kobieta będzie sobie badać piersi regularnie, raz w miesiącu, to po pewnym czasie nawet dobrze wykształcony lekarz będzie w stanie w tych piersiach mniej wyczuć, aniżeli ta osoba, która swoje piersi zna. W przypadku raka piersi najczęściej spotykanym objawem jest wykrycie guza. Wszystkie inne objawy, takie jak skórka pomarańczowa, powiększone pakiety węzłów chłonnych w pasze, krwotoki, są bardzo późnymi objawami, które zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli w czasie samobadania kobieta wyczuje w piersi jakieś niepokojące zmiany, powinna zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, który wystawi tak zwaną zieloną kartę kierującą na szybką diagnostykę onkologiczną, czy na przykład do poradni chorób piersi, gdzie do onkologów klinicznych nie są wymagane skierowania. Jeżeli potwierdzony zostanie guz lub podejrzana zmiana czy zagęszczenie, należy wykonać biopsję. Przez maleńkie nacięcie na skórze pobierany jest fragment tkankowy. Procedura ambulatoryjna, czyli pacjentka przychodzi i wychodzi natychmiast do domu po krótkiej obserwacji i to jest takie właściwie triada diagnostyki guzków w piersi. Często okazuje się, że to jest absolutnie banalna zmiana, nie zagrażająca zdrowiu i życiu. W przypadku, gdy zmiana jest nowotworem, trzeba wdrożyć odpowiednie postępowanie. Przy wczesnych rakach piersi zaczyna się od leczenia chirurgicznego. W zależności od wielkości guza, położenia, preferencji pacjentki istnieją różne typy leczenia chirurgicznego. Obecnie coraz bardziej rozwija się tak zwana chirurgia onkoplastyczna, czyli połączenie metod onkologicznych i plastycznych. Po wycięciu części piersi wdrażane jest leczenie uzupełniające poprzez radioterapię lub chemioterapię. Dla nas, chirurgów, onkologów, na pierwszym miejscu ważne jest zdrowie i życie chorej, ale na drugim miejscu myślimy również o jakości tego życia, o estetyce, żeby pani radowała się tym życiem, żeby żyła pełną piersią. Więc jeżeli uda nam się połączyć zdrowie, życie i estetykę i dobrą jakość życia, no to jesteśmy bardzo szczęśliwi jako lekarze, no i pacjentki też promienieją szczęściem. Rehabilitacja po właściwym leczeniu raka piersi jest równie istotna. Rehabilitacja onkologiczna w ogóle jest bardzo trudnym tematem, bo rak jest trudnym tematem. Rehabilitacja jest nieodłącznym elementem leczenia po przebytej chorobie onkologicznej, po mastektomii. Jest sposobem na odzyskiwanie przez kobietę pełnej sprawności psychofizycznej. Zabieg mastektomii niesie za sobą wiele, wiele powikłań. Dlatego tak ważna jest dla kobiet kompleksowa rehabilitacja. I to lekarz ocenia, jakie wskazania ma kobieta do rehabilitacji. Oferujemy kompleksową rehabilitację po mastektomii, składającą się z ręcznego, mechanicznego drenażu limfatycznego, kompresoterapii, czyli specjalnego bandażowania kończyny górnej po mastektomii, ćwiczeń usprawniających kończynę górną, przywracającą pełną sprawność, uelastycznianie blizny pooperacyjnej, jak również edukację pacjentki w zakresie automasażu. Wyczucie guzka w piersi to nie wyrok.
Może okazać się on niegroźną zmianą, która wchłonie się sama lub zostanie zlikwidowana farmakologicznie. Jednak nie wolno zwlekać z wizytą u lekarza. Proszę się przestać bać i przestać udawać, że jak nie będziemy wiedzieć, to się nam nic nie stanie. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że rak w pierwszym stopniu zaawansowania jest w pełni uleczalny. I my to onkolodzy wiemy, dlatego serdecznie zapraszamy na wszelkiego rodzaju badania profilaktyczne. Należy pamiętać o regularnym samobadaniu, a wykryte zmiany jak najszybciej konsultować z lekarzem. Program oglądacie dzięki firmie Asklepios S.A. Okręgowa Stacja Diagnostyczna PKS Sieradz zaprasza na badania techniczne okresowe, dodatkowe i specjalistyczne. Czynna codziennie od godziny 7 do 21, w soboty od 7 do godziny 13. Zapraszamy.
Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter często punktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma Ekowiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Uuu.
Tylko nie zapomnij powiedzieć, że do końca roku za darmo. Pamiętam. Hoppa! Spektrze masz abonament na szybki internet do końca roku! I zapomniał, jak dziecko. Spektrze masz abonament na szybki internet do końca roku! Do końca roku za darmo. Tak trudno zapamiętać? Abonament na internet do końca roku za 0 zł. Zamów dziś i korzystaj od jutra. Wektra, mówisz, masz! Ośrodek wypoczynkowy Niko Jeziorsko nad malowniczym i największym akwenem w województwie łódzkim. Do dyspozycji gości 20 w pełni wyposażonych domków sześcioosobowych z miejscami parkingowymi. Strefa spa z basenem, sauna i jacuzzi. Wiata grillowa, strefa chillout i strefa rozrywki z salą klubową. Dla najmłodszych duży plac zabaw i największe w regionie dmuchane miasteczko. U nas skosztujesz pysznej ryby, zjesz domowy obiad, podziwiając przestrzeń z widokowego tarasu na dachu. Niko Jeziorsko to idealne miejsce na letni wypoczynek, kibicowanie zawodnikom Mistrzostw Świata skuterów wodnych i organizację wydarzeń. Spotkania rodzinne, event firmowy, zapewniamy profesjonalną oprawę i obsługę. Nie zapomnij powiedzieć, że do końca roku za darmo. Pamiętam. Hoppa! Spektrze masz abonament na szybki internet do końca roku! I zapomniał, jak dziecko. Spektrze masz abonament na szybki internet do końca roku! Do końca roku za darmo. Tak trudno zapamiętać? Abonament na internet do końca roku za 0 zł. Zamów dziś i korzystaj od jutra. Wektra, mówisz, masz! Tradycyjnie w ostatni weekend września w browarze Jedlinka w Jedlinie-Zdroju odbywa się coroczny festiwal piwa, który na 11. już edycję przyciągnął setki fanów tego wyśmienitego trunku z całego regionu. Spotykamy się w Jedlince w browarze na święcie piwa. To jest impreza, na którą wszyscy czekamy cały rok. Piwowarzy, którzy produkują nasze wspaniałe trunki. No i goście, którzy przyjechali w tym roku z całej Polski. Ponieważ jest to dla nas bardzo trudny okres, wiemy co się wydarzyło w ostatnich dniach, ale ta frekwencja i ta solidarność naszych gości, którzy przyjechali wspomóc chociażby swoją osobą i brać udział dzisiaj w aukcji, ponieważ będziemy licytować różne przedmioty na rzecz powodzią. Musimy pamiętać, że również nasi pracownicy ucierpieli i nie tylko nasi przyjaciele, znajomi, więc tym bardziej się cieszymy, że możemy się zjednoczyć i tak wspaniale jesteśmy w stanie przy miłej atmosferze również przetrwać ten trudny okres. W maju mieliśmy 10. urodziny browaru, a 11. Oktoberfest, ponieważ startowaliśmy w roku zerowym i możemy powiedzieć, że w tej chwili to piwo, które produkujemy, jest coraz lepsze, jest coraz bardziej doceniane na różnych konkursach, festiwalach na terenie Polski. Bardzo miło nam usłyszeć za każdym razem, jak dostaniemy jakąś nagrodę czy medal w kategorii piw, które produkujemy. Resort Hotel i Browar Jedlinka przyciąga tutaj na co dzień ogrom turystów, a to święto Oktoberfest, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez nie tylko tych miejskich, ale ogólnie imprez z całego regionu. To naprawdę taka wisienka na torcie tego, co hotel i hostel Browar Jedlinka robią w naszym mieście. Jak widać, dużo gości, wszyscy świetnie się bawią, a to dopiero pierwszy dzień, jutro kolejny dzień. No my się po prostu cieszymy, wspieramy, jesteśmy i razem ze wszystkimi świetnie się bawimy. W tym roku
resort wzbogacił się o fundację Pałac Jedlinka, która zarządzana jest przez pana Sławomira Okseniusa, pana prezesa, z którym współpraca świetnie się miastu układa. Tak naprawdę to dopiero początek naszej współpracy, ale mamy ogrom takich ambitnych planów. Ja jestem przekonana, że wspólnie dużo fajnych rzeczy kulturalnych będzie się tutaj działo, nie tylko tych stricte rozrywkowych. Ja jestem jedlinianką od zawsze, jestem rdzenką jedliniarką, tak jak moi rodzice i moi dziadkowie. I odkąd browar tutaj u nas w Jedlinie jest, to ja często goszczę razem z moim mężem, razem z moją rodziną, z przyjaciółmi, którzy nas odwiedzają. No, nie jest mi wstyd zapraszać tutaj gości, wręcz przeciwnie, mamy się czym pochwalić. W tym roku mam aż 10 piw na kranie. I to na wyjątkowym kranie, na kranie, na dokładnie na beer wallu, którego samemu sobie można wykorzystywać. No i oczywiście nowy bar, na którym też te wszystkie piwa są. No i oczywiście w tym nasz coroczny oktoberfestowy Złoty Panicz na całkiem nowej odmianie chmielu, którą tutaj u nas sami sadzimy. Premierowo dzisiaj u nas można tutaj wypić. Czyli co, zapraszamy nie tylko w święto Oktoberfest, ale przez cały rok? Jak najbardziej, przez cały rok staramy się, żeby przez cały rok były nie tylko te klasyczne piwa, ale zawsze coś nowego. W zimę zawsze nasze piwa leżakowane w beczkach. Cały czas coś nowego u nas można zobaczyć. Się zmieniło, jakieś nowe potrawy dzisiaj? Tak, oczywiście mamy dzisiaj kartę stricte na naszą imprezę. Mamy kwaśnicę, mamy golonkę, którą szef kuchni dla nas przyrządził, obazdy, mamy różnego rodzaju przekąski do piwa. Panie Krzysztofie, ja mam wrażenie, że pan tutaj nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz, jesteśmy od początku, odkąd Oktoberfest jest organizowany w Pałacu Jedlinka i niech żałują ci, którzy tutaj nie byli. Przepiękna impreza, wspaniała organizacja. W tym roku zaskoczyli nas bardzo nowym wystrojem, nowym barem, no i przepysznym piwem. Nie można sobie odmówić łyku tego przepięknie skomponowanego piwa. Szanowni Państwo, na Kaszubach mamy pączki, ponczusie, a dzisiaj dla Państwa przygotujemy purclusie, purcle kaszubskie. Witam Państwa serdecznie na kolejnym gotowaniu, a po raz drugi na pieczeniu. Dzisiaj ze mną po raz drugi jest koleżanka Basia Sałata, która ma agroturystykę Wiele Przydół i serdecznie do swojej agroturystyki zaprasza. I najważniejszym takim składnikiem na pewno jest mąka, drożdże, masło, mleko. Cukier tutaj mamy o smaku pomarańczy, cukier, jajka, mąka, mleko, odrobinę soli, ale takim bardzo ważnym składnikiem to jest spirytus. Basia,
golniemy sobie na zdrowie. Basia jest samochodem, a to jest do pączków. Najpierw musimy przygotować zaczyn, czyli drożdże, cukier, mąka i mleko. I już dajemy drożdże. Drożdże rozgniatamy. Tutaj pewnie koleżanka Basia będzie. Łyżkę cukru też. Łyżkę mąki. Taką troszkę kopiastą. I mleczko. I to razem mieszamy. I do tego jest Basia. Basia bardzo lubi piec. Każdego dnia u niej to nie ma dnia chyba, żeby nie było ciasta, jakiegoś deseru, a szczególnie prowadzi agroturystykę i dla swoich gości naprawdę, ja uważam, że ona ich rozpieszcza. Trzeba gości rozpieszczać. Uważamy, że czym chata bogata, tym rada, ale goście przyjeżdżają do nas po to, aby smakować naszych kaszubskich potraw. I tego staramy się gościom zapewnić pobyt jak najprzyjemniejszy, bo o to chodzi w tej agroturystyce. Ja zapraszam Państwa na stronę internetową na myślnikkaszuby.pl, gdzie jest agroturystyka, są pokoje, są domki. Szukajcie już Państwo właśnie sobie oferty na wypoczynek, można powiedzieć i całoroczny, bo niektóre oferty są całoroczne. Także szukajcie. Dajcie nam znać, piszcie, ale również piszcie, jakie smakołyki Wam najbardziej na Kaszubach przyszły do gustu, do smaku i które powtarzacie w swoich domach. I już nakrywamy ręczniczkiem, żeby nam drożdże wyrosły i można dalej się zabrać do pracy. Jest to tak przyrządzone, purcelki są naprawdę szybko zrobione i dajemy jajka. Jajka tutaj są w całości. 5 jajek i do tego dajemy cukier. O, ja już rozrabiam, to ja nie wiem, ale jeszcze nie piłam. Cukru mam tutaj z 3 łyżki. Dajemy smak. Tutaj są skórki, smak pomarańczowy. Odrobinę soli. Dobra szczyptę. I teraz sobie miksujemy. Tak, a ty idź na stos mleko podgrzać. W międzyczasie, szanowni Państwo, jest jeszcze potrzebne mleko. Koleżanka będzie tutaj miksować jajka i inne składniki, a ja nastawiam mleko i masło do podgrzania. Mleczko mamy już tutaj połączone razem z masełkiem. I dajemy mleczko cieniutkie. Ja ci przytrzymam. I teraz mamy tutaj kilogram mąki. Przesitkujemy. Jak macie sąsiadkę jakąś w domu, to zaproście do wspólnego gotowania. Mąkę sitkujemy, żeby spulchnić i nadać powietrza naszej tutaj temu ciastu. Drożdże też świeżutkie, pachną z daleka. I teraz dobrze trzeba to wymieszać. I teraz, szanowni Państwo, spirytus, którego nie wypiliśmy. I jeden kieliszek. A teraz, Basiu, jaki kieliszek? Mały czy duży? Mały. Mały. No to był mały kieliszek. Bierzemy wałek i odchodzi, odchodzi nam ciasto zupełnie od wałka. Proszę zobaczyć. Jest praktycznie bez ciasta.
To znaczy, że ciasto jest dobrze wyrobione. I teraz przykrywamy ręcznikiem i zostawiamy około 15 do 20 minut do wyrośnięcia. Ale też do przygotowania takich purcelków jest potrzebny olej. I tutaj, w zależności od naczynia, którego mamy, musimy mieć litr, 2 litry. Wszystko zależy od pojemności. Tutaj akurat będziemy wykonywać we frytkownicy, gdzie jest stała temperatura. I nie trzeba się później martwić, czy te pączki mają za wysoką temperaturę, czy za niską. Po prostu frytkownica jest na tyle dobra, że utrzymuje stałą temperaturę. My tutaj potrzebujemy 2 litry oleju. I czekamy, Basiu. Czekamy, aż urośnie. Aż urośnie. Kochani, zobaczcie, ile nam ciasta urosło. I tutaj dodaliśmy 5 jajek, kilogram mąki, kostki drożdży, 3 łyżki cukru, 2 łyżki mąki, oprócz tego było do roszczynu, odrobinę soli, no i kieliszek spirytusu. I teraz, kochani, purcle to są ponczusie, które są kładzione, tak jak w tej chwili, łyżką na głęboki tłuszcz. Purcle mają takie końcóweczki bardzo fajne, są ciekawe. Za chwilę pokażemy, jak będziemy wyjmować. Są to, jest to produkt kaszubski, który można powiedzieć bardzo szybko przygotować sobie, bo nie trzeba ani kulać pączuszków, ani praktycznie nadziewać. Tylko bezpośrednio wkładamy. Ale też, szanowni państwo, kiedy robicie pączki, to jeśli zostanie wam troszkę w misce ciasta, to też w taki sam sposób możecie wkładać do naczynia z olejem i wtedy macie właśnie purcelki. I już teraz na drugą stronę. Ojej, jakie piękne. Naprawdę piękne są. Mają takie różne rozgałęzienia, mają takie zakończenia, końcówki. Ja zawsze, zjadając purcelka, to zawsze te końcówki odłamuję i one są pierwsze u mnie zjadane. Naprawdę są pyszne i tutaj nie trzeba ani lukru sobie przygotowywać, tylko będziemy zimne posypywać właśnie pudrem, cukrem. I to jest wszystko, co jest potrzebne właśnie do przygotowania tak smacznych purcelków, które na Kaszubach są często, nie tylko w Tłusty Czwartek robione, ale często, bo możemy sobie szybko właśnie rozrobić ciasto i przygotować. Kiedy tylko goście przyjeżdżają do nas na agroturystykę, to właśnie częstujemy takimi naszymi tradycyjnymi potrawami. Tutaj koleżanka, jak i ja, ale również zapraszamy na Kaszuby, bo już teraz jest taka pora roku, gdzie państwo planujecie sobie wypoczynek. My serdecznie zapraszamy na nasze Kaszuby, bo uważam, że Kaszuby są urokliwym miejscem do wypoczynku. Mamy tutaj mnóstwo jezior, rzek. Mieszkamy praktycznie na takiej łonie natury, gdzie królują lasy. Lasy jesienią, można powiedzieć, bogate w grzyby różnego rodzaju, a wody to i ryby, łowienie ryb, spływy kajakowe, wędkarstwo, ale też mieszkamy w otoczeniu jeziora Wdzyckiego, gdzie krzyżują się 4 jeziora. Mamy 3 punkty widokowe na Kaszubach. To jest punkt widokowy, który powstał pierwszy, to jest na Wieżycy. Drugi jest nad jeziorem Wdzyckim we Wdzydzach, a trzeci w gminie Karsin w Przytarni. Ja polecam naprawdę wszystkie nasze odcinki, którym pokazujemy kaszubskie gotowania, a mamy już naprawdę sporo, bo prawie 40 odcinków.
zapraszam na stronę internetową na myślikaszuby.pl, gdzie macie Państwo adresy kwater agroturystycznych, ale również wymienione są atrakcje turystyczne, a również w zakładce Kuchnia Regionalna jest zakładka Kuchnia Regionalna, przepisy kuchni regionalnej krok po kroku i tam właśnie są wszystkie przepisy, które są przygotowane właśnie w ramach tego kaszubskiego gotowania. Także śledźcie nas, lajkujcie, udostępniajcie, a przede wszystkim piszcie do nas, co ciekawego chcielibyście jeszcze zobaczyć. Ja wiem, że kuchnia kaszubska jest bogata w składniki, w produkty. Staramy się wykorzystywać naturalne produkty, bez konserwantów. Robimy to w sposób naprawdę, gdzie dajemy z głębi serca to, co mamy i Wam to przekazujemy. Pamiętajcie, kiedy sobie sami przygotujecie potrawy, to wiecie, co jecie. Także ja Was zapraszam serdecznie z koleżanką Basią na Kaszuby, do naszych atrakcji, do naszych gospodarstw, ale po przygodę spełnienia tutaj może marzeń. Zapraszam młode pary, które chciałyby spędzić może noc poślubną, a może i ślub tutaj zaplanować na Kaszubach w sposób tradycyjny. Wszystko przed Wami. Zapraszam. A już tutaj, kochani, zobaczcie, jakie piękne są purcelki. To są... Chyba... Oj, naprawdę, muszę skosztować. Niebo w gębie. Naprawdę, to jest mało powiedziane. Basiu, może ty też? Popudrować je trzeba. Ja to nawet bez pudru mogłabym, bo są pyszne. Ale to raczej tak zanurzać w tym. I tutaj zobaczcie, kochani, ślinka cieknie. Ale są tak cieplutkie. I też sobie wykładając tutaj z naczynia, gdzie jest olej, to też kładziemy na papier, żeby odsączyć olej. Zobaczcie, jak delikatne ciasto. Proszę zobaczyć na tą skórkę. One wyglądają jak nasz bursztyn, który mamy w województwie pomorskim jako produkt, a pączusie są naprawdę piękne. Purcelki niesamowite. Ja już muszę smakować. I są smaczne. Właśnie tam pomarańcz czuć. O smaku pomarańczowym. No. Uwielbiam tą skórkę. Jest niesamowita. Basiu, ja Ci dziękuję za takie smaczne gotowanie dzisiaj. Można powiedzieć pieczenie, bo naprawdę nie zawsze wszystko wychodzi, a tutaj no purcle wyszły nam znakomite. I tak oto, kochani, częstujemy Was dzisiaj purclami kaszubskimi. Ja serdecznie zapraszam do kolejnego oglądania następnych odcinków, a Was, Państwa, zachęcam do przygotowania sobie właśnie takiej oto potrawy. Zapraszam na Kaszubę. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.
Dolny Śląsk zmaga się ze skutkami powodzi, która nawiedziła wiele miejscowości w naszym regionie. Sytuacja ta spowodowała, że turyści masowo odwołali swoje przyjazdy. W związku z tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, lokalnych samorządów oraz właściciele i prezesi atrakcji turystycznych spotkali się na konferencji prasowej w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, aby zaapelować do turystów i zachęcić ich do przyjazdu w nasze strony. Pamiętajmy, że nasze atrakcje turystyczne wciąż funkcjonują. Nasze atrakcje turystyczne zapraszają, nasze atrakcje turystyczne działają. Dlatego samorząd Dolnego Śląska rusza z akcją Wspieraj Dolny Śląsk. Polega ona na tym, że będziemy promować nasze wszystkie atrakcje turystyczne, do których zapraszamy. Obecność Państwa w tych atrakcjach jest kolejnym aktem pomocy, kolejną pomocą dla regionu, kolejną pomocą dla Dolnego Śląska. Będziemy walczyć w akcji Wspieraj Dolny Śląsk ze skutkami tego, że turyści rezygnują z przyjazdu do atrakcji Dolnego Śląska, że odmawiają i nie chcą rezerwować. Musimy ruszyć z akcją promocyjną, ale musimy też uświadomić Dolnoślązakom i Polakom, że są miejsca, prawie 90% atrakcji turystycznych nie ucierpiało na powodzi. Turyści niepotrzebnie odwołują swoje przyjazdy na Dolny Śląsk. Jest to nieuzasadnione, jest tutaj bezpiecznie. Jeżdżą wszystkie pociągi kolei dolnośląskich. Wszystkie kurorty są otwarte, wszystkie parki krajobrazowe funkcjonują. Zapraszamy tu turystów na Dolny Śląsk. Wspólnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną i z przedsiębiorcami turystycznymi rozpoczynamy konsultacje, w jaki sposób trzeba pomóc, jaką zrobić akcję informacyjną do Polaków, tak żeby nasza branża turystyczna, w której pracuje około 200 tysięcy Dolnoślązaków, nie ucierpiała rykoszetem po tym, co się stało na Dolnym Śląsku podczas powodzi. Apelujemy do Polaków, do Dolnoślązaków, ale też do szkół, które odwoływały zielone szkoły wśród uczniów, co jest nieuzasadnione. Właśnie dzisiaj branża turystyczna bardzo potrzebuje pomocy wszystkich Polaków i Dolnoślązaków. Zapraszamy na Dolny Śląsk. Problemem są odwołania grup szkolnych, grup rezerwacji grup szkolnych oraz grup zorganizowanych, firmowych, eventowych. I jest to skala naprawdę bardzo duża, nieuzasadniona sytuacją w regionie. W tym pierwszym tygodniu ubytek w porównaniu do tego samego okresu z ubiegłego roku oszacowaliśmy na poziomie 68%, czyli naprawdę prawdziwy kataklizm. Branża turystyczna znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, wręcz w krytycznej sytuacji. Jeżeli turyści tutaj nie przyjadą, to za chwilę nasi pracownicy będą musieli szukać pomocy, ustawią się sami w kolejce po zasiłki. Raz, że nie będziemy mogli pomagać tym, którzy najbardziej ucierpieli, to jeszcze sami będziemy wymagali tej pomocy. Gmina Stronie Śląskie, gmina Lądek-Zdrój to są dwie gminy, które żyją w 90% z turystów. Jeżeli tych turystów nie będzie, to niestety ogromna masa ludzi straci pracę. My tą pracę też stracimy. Burmistrz zapewnia nas, że kupując bilety chociażby do nas, turyści wjadą do Stronia. Nawet jeżeli zostaną zatrzymani, pokazując ten bilet, wjadą i mogą nas odwiedzić. Po pandemii turystyka się podniosła, ale wymagało to wiele determinacji, sił, nie poddawania się po to, żeby obiekty zachować i żeby służyły odwiedzającym. Wymagana była również pomoc finansowa i wsparcie. Tą pomocą finansową jesteście wy, kochani turyści, odwiedzający nasze atrakcje. Ponieważ reprezentuję twierdzę Srebrna Góra, mogę powiedzieć, jak to wygląda w naszym konkretnym przypadku. Odwoływane grupy wycieczek szkolnych, odwoływane grupy na rezerwacje hostelowe, imprez, które miały być organizowane w naszych nowych przestrzeniach, to jest kwota już rzędu 250 tysięcy złotych. Nie wiem, jak będzie wyglądała zima w takiej sytuacji, w której jesteśmy w tym momencie. Nasze atrakcje bezpośrednio, główne atrakcje bezpośrednio nie ucierpiały, tak jak Twierdza Kłodzko, Mini Euroland, Zabytkowa Starówka, Podziemna Trasa Turystyczna. Oni deklarują i mówią o tym, że będą otwarci już od października i zapraszają turystów. Bardzo proszę, żeby nie stało się tak, że nagle staniemy się wymarłym miastem, bo to nas załamie. Potrzebujemy turystów, potrzebujemy ludzi odwiedzających, bo to nam pomoże
dalej funkcjonować. Jak zaczynaliśmy swoją przygodę z pontonami na Nysie Kłodzkiej, to były lata 2000, było po powodzi w 1997 roku. Kilka lat nam zajęło, żeby rzekę doprowadzić do porządku, żeby przekonać, że Nysa Kłodzka nie jest rzeką śmierci, że na Nysie Kłodzkiej można uprawiać rekreację, jest bezpiecznie, jest miło i przyjemnie. Niestety jedna noc spowodowała, że to, co przez tyle lat wypracowywaliśmy, niestety odpłynęło razem z wodą, która tutaj płynęła w Nysie Kłodzkiej. Od czasu 13 września do dnia dzisiejszego powinno być prawie 7,5 tysiąca osób, które mieliśmy zapisane, potwierdzone tutaj umowami. Przyjechało do nas 30 osób. Potrzebujemy turystów, nie tylko tak jak wspomnieli moi szanowni przedmówcy w kontekście pracodawców, ich pracowników, ale również samorządu, dlatego że bez podatków, które generować będą oczywiście turyści, również samorządy nie będą mogły się rozwijać w zakresie działań skierowanych na mieszkańców, ale także właśnie na ruch turystyczny. Jest też część gmin, które zgłasza się w międzyczasie, że też zostały dotknięte powodzią i nie otrzymały pomocy finansowej. W związku z tym prosimy o zgłaszanie się tych gmin do zarządu województwa i będzie kolejna pomoc wyznaczona w ramach rezerwy 2 milionów złotych dla tych, co nie otrzymali pieniążków i pomocy finansowej dla samorządów. Atrakcje turystyczne, hotele i pensjonaty czekają na Państwa, dlatego nie zostawiajcie ich bez zarobku i przyjeżdżajcie, aby wspomóc odbudowę po powodzi. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.